Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Ignacy, ze mną jest mój przyjaciel, Gruby Niedźwiedź. Dlaczego ty odgórnie, imperialistycznie zakładasz, że ja tutaj jestem? Bo cię słyszę, bo wiem. Ale to tak jakbyś powiedział, wszedłbyś po prostu do studia i powiedział dzień dobry. I tak odgórnie zakładasz, że dzień jest dobry, a może tak kogoś jest zły, tak? Nie wiem, bo jestem pozytywną osobą, która zawsze tak zakłada. Nie, tak się nie robi. To jest w ogóle narzucanie swojej opinii innym i to jest wbrew wszystkiemu, wbrew wolności. Okej, chuj ci w ryj zatem? Nie wiem. No, o chuj! No ja pierdolę, poczekaj. No i dostałeś. Jezus Marek, gdzie to jest graf? Tutaj, dobra, okej. Tutaj muszę ustawić. W koloniach pieprzonych mi się buntują. Śmiecie. Dobra. Ja kupiłem właśnie doradcę plus 3 administrate pointów i minus 2 national unrestu, więc bunty, papa. Bardzo dobry pomysł, zwłaszcza jak zaanektowałeś dużą część świata. Dobra. No, jestem geniuszem. Możemy lecieć. Geniuszem! Już niedługo też podbiję Jolof. Zatoka Bafina jest moja. Co, jakiś claimik tutaj, czy ja na was mam? Co, mogę sobie zrobić na was claimy, nie? Możesz i powinieneś. A, nie mogę na was zrobić claimów, już łapię. O, naval equipment. Bardzo dobrze. Muszę pomyśleć jeszcze z koloniami, gdzie chcę teraz bonusowe kolonie zrobić. Tutaj jedną wysyłam, dobrze. Tutaj się kończy kolonia? Tu się no, to mnie zastanawia, no bo kurde, mam tutaj niby... Mhm. No jest tutaj takie coś, tak to się nazywa fajnie, tak, nie? Mhm. Tutaj. Na lewo od mojej kolonii. Widzisz może kolonię Wielkiej Brytanii, British Columbia? Wiesz co, mam trochę zasłonięty ekran, bo mam zaraz event będę miał. No widzę British Columbia, no. No ja tam chcę wejść pod nią i nie mogę. Ktoś tam jest w ogóle? Może. Nie patrzyłem na tym, trzeba by zobaczyć, wiesz, na lobby, nie? Mogłeś zobaczyć to. Może tam jest Waystand, dlatego nie mogę wejść. Może, nie wiem, nie wykluczam. Dziwne, tak jak ja chyba skolonizowałem tutaj wszystko, co już mogłem skolonizować na tym wybrzeżu. Ale ojebałem. Jezus Maria, co wy za armię mi wstawiliście na te statki? Tak się nie robi. Robi się robi. A pierdolę. Jak to jest, że ja ciągle tutaj zwiększam te taryfy tym, znaczy tam na zielono coś klikam, że niby to Liberty Desire powinno im rosnąć, a nie rośnie. Co jest grane? Nie wiem, stary. Jak to działa? Chwileczkę, co oni tutaj mają? Oddawaj handel Sewilli, Cioto is your colony. Co to taki zapasek się ładuje? No pewnie to, co ci wysyłają, czy będą ci wysłali hajs, nie? Halo? No, co jest? O, jest. The next treasure fleet from Oddawaj Handel Sewilli Cioto will arrive June 1571. Aha, Holandia została zjedzona. Netherlands will use Flanders. Wow, bolesne. Bardzo bolesne. Pupka no boli. No i przypłynie od tych... No, mam to sam, ten sam mam event. No, super sprawa. Mhm. Polecam ten styl życia. Flandria powstała, może by się zgodziła na... Sewilla, dobra, muszę... Kurde, no nie lubię takich rzeczy. O, jak będzie. Ej, mógłbym zwasalizować te Flandrię. Mógłbyś? Gdybym tylko był bliżej troszeczkę. No to brzmi jak plan, nie? Brzmi jak zajebisty plan, bo ona ma kory. Tu będzie trzy... Do zwracania Antwerpii między innymi. O czymś myślę. I ma Humbe i Malediwy, dobra, okej. Okay. Tutaj są dwie, dobra, trzeba by stąd... wysłać wojsko. Kurde, mam za mało micromanagementu dobrego, żeby to wszystko zrobić. Ile, kim wy jesteście, Kisz? Ilu wy macie możemy walczyć z Lorraine, jak chcesz. Zapotek. Jak silny jest Zapotek w takim razie? Na to, żeby powalczyć z Lorraine. A dlaczego mielibyśmy? Utworzyć Burgundię. Bo graniczę z nią już praktycznie. Już graniczę z Lorraine? No przez Auvergne. Okej. Okay. Auvergne. Śmiesznie tak. Jesteś... Tutaj, dobra. W ogóle mogę już do cesarstwa iść w zasadzie, bo jakbym ścisnął Lorraine, to mam drogę do cesarstwa. O, Francja robi kolejne kolonie, tym razem na Gold Coast. Co? Gdzie to jest? To gdzieś w tym? W Afryce? Słucham? To gdzieś w Afryce czy w Ameryce? Tak, Polacy? W Afryce, obok ciebie, obok twoich kolonii afrykańskich. No co za... Ej, masz bunty w ogóle. Wiem. No, bardzo złe bunty, bo mają generała dwugwiazdkowego. Wiem! Naprawdę? Pierwsze słyszę. Jaki pro, ojejuje, jak mi przykro. No przykro mi, no Ignacy. Ty wiesz, że mi jest przykro. O kurde, ja mam loan. Zapomniałem o tym. Smutne. Ej, ja bez śmiania z Brazylii 2-10 dukatów transferuję do Ivory Coast. A ty stamtąd kradniesz hajsa, tak? Mam rozumieć, to działa to wszystko, tak? Powinno działać. Rozkradasz, dobrze, ej, jesteśmy bogami. Uzupełniamy się. Handel sewilski jest naszym wspólnym dziełem, przyjacielu. Tak, tylko że ty z niego kradniesz większość hajsu.
To nie jest kradzież, tylko redystrybucja dóbr. No nie wiem, czy w ogóle opłaca mi się trzymać kupca w tym handlu sewilskim. Nie wiem, sam się zastanów na ten temat. Czy nie warto tego może przetransferować do Ivory Coast, żeby pomógł ci transferować do tego handlu po prostu? No, ma to jakiś sens. Zobacz sobie, za co będziesz miał więcej pieniędzy i oceń. Nie chce mi się. To jest zbyt, to, bo to już chodzą te matematyczne obliczenia. Mi się nie chce. Tak, ja tak nie lubię. Trzeba coś zrobić. Tak. Dwa razy tercio, dobra. Mlediwy są gotowe. Kurde, no nie mogę kolonistów wysyłać, bo muszę flotę... Aj, dobra, nie będę mówił, bo się denerwuję tylko. No i oj. No i co zrobimy? No co zrobimy? No powiedz mi. Sumbawa, tak. Ja mogę już dobra, stawiać okay. trade company mogę stawiać. No też mogę stawiać trade company. Fajnie. Zainwestuję w jakieś trade company. Tutaj na Palermo będzie pierwsza trade company. Zburzymy tam coś, na przykład Destroy Dock. O. I tam będzie manufaktura. Trade company. Spróbujmy z tymi gałganami coś zrobić. Mają kurde generała, który ma 5 szoku, pieprzeni. Rozumiem twój ból. Znaczy, nie rozumiem tak naprawdę, ale udaję, że rozumiem. Nie mam jak tego, wiesz, ich podejść nawet bardzo, nie? A ja sobie boostuję moją kopalnię złota i już przez daj mi 11 przychodów. I boostnę jeszcze raz. Wybuchnie niedługo i się skończy. No ma 18 już tego, no naprawdę może się zawalić. Wybuchnie ci stary, będziesz płakał tylko potem. Będę płakał. Będę musiał, to będę płakał. Nie twój interes. Ej, w ogóle ty, jestem w ogóle głównym producentem tobaku na świecie. Dobrze. A za co masz za to? No to trading. To nie znaczy, że jesteś producentem. A to nie to? Ja też tradingiem tobako też mam. Znaczy, że kontrolujesz jakiś tam procent. Aha. To niestety, to myślałem, że to jest ten, to związane. Możesz sobie z tym, zobaczyć, ile kontrolujesz ogólnie. Gdzie była ta zakładka? Ledger. Ledgerze to było? Tak. Pierdole, co za generał! Ja tej wyspy nie zdobędę. Jakie to cholerstwo mam zdobyć? Patrzę teraz na trade noty i nic z tego nie rozumiem, nawet nie chcę na to dłużej patrzeć. Okej. Okay. Zbyt skomplikowane, dużo liczb, nie chcę na to patrzeć. Nie. Kurde, nie mam pomysłu, jak to zdobyć nawet. Tą wyspę. Masz trochę tych? Masz troszeczkę nie, transportowców? Nie mam. Byś podszedł ze swoimi transportowcami. Ale nie mam. Masz, kłamczuszku. Mam, zatonęły, nie pamiętasz? Nie. Z wojny z Francją. Kłamco, widzę, że masz 5 transportowców, które stoją ci w Grenadzie, no, więc nie pierdol. No to 5 transportowców, to odmieni losy. No odmieni, bo będzie 10 wojsk zamiast 6 wojsk. Weź transportowce załaduj, albo możesz ich zaznaczyć, że mogę ja ich używać jako twój sojusznik. Jest taka opcja. Przyjacielu, kolego, nie. Nie będę ci pomagał w twoich problemach. Ty mi nie pomagałeś, ja tobie też nie pomogę, o. Aż mi się, widzisz, odbiło coś chyba na żołądku. Okej, niech tak będzie. I bardzo przepraszam za to. I to moje statki, tu są moje, ej, ja mam 16 transportowców. Ty patrz. No patrz. Przypadek, co? No, gdzie mam ci coś podesłać? Do tego Fernando Po, bo tam siedzi na tej wyspie zajebanej, kurde, po prostu. Mogę swoich ludzi zabrać? Nie jestem pewien, możesz zobaczyć to. Chyba nie, ale naprawdę ja mam się tam desantować na nich. No ja się zdesantuję pierwszy, załóżmy, co? Ale ja nie mam w ogóle manpowera. No, mam 300 manpowera, no, nawet mniej. Mam tylko 53 tysiące. A ja mam 0 obecnie. O, chyba jest pokój w Westfalii. I jakie jest cesarstwo teraz? Halo, cesarstwo jest? Mhm. Jakie jest cesarstwo? A już się skończyła wojna religijna? Tak, religious peace jest, czyli nikt nie wygrał. Nikt nie wygrał, co? Protestanci bali się wypowiedzieć wojnę, więc jest wolność religijna. Czyli chyba historycznie. Chyba historycznie, bo tam nie było... Wojna religijna się zakończyła bez rozstrzygnięcia w dużej mierze. Podpłyń do tego Fernanda po żołnierzami, co? No to muszę ich tam zabrać. To zabieraj. 18 tysięcy zabiorę, 16 tysięcy wyruszy i desantuję się tam. Tu popłyńcie. Ale nie obiecuję niczego. Ja wdropnę się pierwszy, więc luzik. Ja mam nową kolonię. Czyli naszej nową ziemię na kolonii. Ja, to jest to. Kocham to. O Jezu, co to jest? Radical Reforms. 5 merkantylizmu, ale stracę 1 stabilności. 100 administrative. No.
To nawet nie jest decyzja, no kolego, no to wiadomo, że chcesz stracić, znaczy, że nie chcesz mieć pieniędzy merkantylizmu, bo po co ci merkantylizm? Dlaczego mam wrażenie, że właśnie wziąłeś merkantylizm? Aż sprawdzę na handel sewilski. Jak zobaczę tam zmianę, jak zobaczę tam, Boże... Po miesiącu się pojawiają, nie przejmuj się. Boże, jak ja tam zobaczę, bo ja już widzę, że tam jest 58% i to mnie już boli, już samo to mnie boli, jak ja tam zobaczę, jak jest 60, to już się potnę. Wiesz co, merkantylizm wpływa na prowincjonalny handel, więc to też często jest tak, że ja mogę mieć nawet, wiesz, wysoki prowincjonalny, ale ja mam mało prowincji jako takich, więc to tak nie wpływa. Wcale 58%, nie. baju. Będzie, prawda, w raju. Masz tą flotę? Tak, płynę już tam. Dobra. Ach, tak patrzę na mój przychód i że tak zacytuję klasyka. Kiedyś śniłem o tym, znaczy marzyłem o tym, by być milionerem. Już nie muszę marzyć. Wiesz, czyje to? Krzysztof Goń. Nie, Tomasz Działowy. Tak. Szczerze powiem, dopiero ostatnio to zauważyłem. To jest bardzo dobry obrazek. Przypadek. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Od kiedy on to ma? Od dawna? Bo teraz widzicie, że jestem w ogóle jakimś murzynem zacopanym w duszę i nie wiedziałem. Troszkę było. Gdzie masz tą flotę? Aha, podpływasz już, dobra. Też podpływam. Długo się śmiałem, tak. To jest bardzo długo. Zobaczyłem, ha, taki... Dobra, masz flotę? Jeszcze jeden ten. Jeszcze jedno morze do pokonania. Dobra. No, zdesantuję ci się tam, rozwalę ich. Rady? Tylko nie mam dopusty. Rady? Chwila, musi dopłynąć. Halo? Zdesantuję się już. Już? Kurde, było zaczekać, ja miałem wejść pierwszy. Spoko. Mnie to w ogóle nie rusza. Ja mam taki przychód teraz, chory, plus 30 przy... Co ty pierdolisz? No to rób 4, 5 czy 5 kolonii trzymaj. No, trzymam. Tylko ile masz kolonii? Kolistów. No to co? Mam 3 kolistów, no to... A to przecież co z tego? No co? No to wyciągasz kolonistę, a potem, nie wiem, wkładasz go do innego miejsca, kolonia robi się bez kolonisty? Nie będę tak robił, no to ale... jest szukaństwo. Dlaczego? Wiesz, że kolonie mogą się robić bez kolonistów? Słyszałeś o czymś takim? No wiem, że mogą się robić bez kolonistów, ale ja nie życzę sobie, by one tam się robiły bez kolonistów. Przepraszam bardzo. Dlaczego nie? Jaki jest sens tego nie robić? Bo przychód będę miał mały. To będziesz o troszkę mniejszy, nie znaczy, że mały. Zatem ja mam teraz grow 85 ir. Ir, kumasz to 85 ir. To bardzo dobrze, gratuluję. 85 i to dzięki temu koloniście, który tam siedzi i działa, buduje. No to gratuluję. No, O, tam złoto mam! Złoto mam w prowincji. W Santarem. Eldorado odkryłem. Eldorado odkryłeś? Nie wiem. Znaczy, no chyba jestem na dobrej drodze. Znaczy to, że masz złoto, ja też mam złoto w jednej prowincji. To nic wyjątkowego jest akurat. Ja idę już szukać Eldorado, ja niedługo do tych Inków dojdę. Ja tam słyszałem, Inkowie, że macie coś, co należy do mnie. Ale co, złoto? Znaczy masz na myśli to, z czego my budujemy, znaczy robimy nasze miski? Tak, dokładnie to oddajcie nam. Ale to jest nasze. Oddajcie mi to. Ale to jest... Oddajcie! Kurwa to! Ale... Muszę się dogadać, prawda? Tak to i to, tak się skończyły. Colonial negotiations. No, daj mi może fleet basing rights, bo mi flota utonie zaraz. Tak? To może się odpłynąć, słuchaj. Ale tam moich 15 tysięcy żołnierzy zostało. Wiesz co, mam dyplomatów daleko. Wyślij do mnie dyplomatę, ci dam. Jesteś tak bezużyteczny. Przybyłem ci... No pomogłeś mi, dobrze, no pomogłeś mi, no już. Nawet zaraz ci prezent ci dam zaraz jakiś za pomoc, no już. Jeszcze będę płacił ci za te fort, za te, ale nie, no oczywiście. Nie patrzmy na to w ten sposób. Odpływam z tej wyspy, nigdy tu nie wracam. Dziękuję. 400 dukatów, co mam tym zrobić? Nie wiem. 400 dukatów to ja zarobiłem w miesiąc. Jestem żydowskim bankierem. To jest jedyny sposób wyrażania mojej aprobaty dla twoich działań i uczuć. Jedyny sposób wyrażania uczuć przez gniotego. Dobra, dam mu te pieniądze. No już. Nie wiem. Płynę, jak dopłynę, to całą flotę moją zniszczę, żebyś już nigdy jej nie wykorzystywał. Naprawdę. Wstało ją zniszczę, nic nie zostanie. Dobra, czas się zabrać za Inków. Czy za Majów, przepraszam. Jezus, oddawaj handel sobie widzieć, o to się ruszyło. Tak? Zaczęli coś robić? Coś chyba tak patrzę, że tak powiększyli się, znaczy napis im się troszeczkę zmienił, więc podejrzewam, że coś zrobili, ale po Tiguary dalej nie ścisnęli. Zbyt dziki. A są szalone dziki, stary. No. Co my tutaj mamy? Mali opinion of Spain plus 30 albo 30 diplomatic powera. No nie wiem. Ciężki wybór. Jednak prawda, szacunek u murzynów trzeba mieć. Tam na Bronxie. Przyjdą cię z maczetami, pokroją. Masz wszędzie manufaktury, gdzie mogłeś mieć? Tak swoją drogą? No, stawiam, gdzie mogę. To jest kolonia? Nie, to nie jest. Czekaj, czy to jest kolonia? Nie, to nie jest kolonia. Jezus, się pomyliłem. Kokomes? Nie, to jest ten.
O Jezus Maria, jaki separatyzm tu jest jebutny. Komes to jest... Nie, o czymś zupełnie innym pomyślałem. Ej, tam są zapotecy! Ja słyszałem o nich kiedyś. No, to jest rodzaj Indian. No. To jest plemię indiańskie. Kisz, ty jesteś wasalem Zapoteka? Tak, za wasalem Zapoteka. Spoko, to was pogonimy w takim razie. 10 kafli tutaj nie zostanie, dobrze. Ale to Skania powstanie duża. Tak? Buchy buty papal State'owi. Niepotrzebnie. Ale statków mogę mieć dużo. To dobrze. Okej, patrz, widzisz moją flotę? Co, zbędujesz ją? Po co? Widzisz ją? Te 33 statki, widzisz to? No, widzę, że sobie stoją. Za głupek, po co to zrobiłeś w ogóle? Buduję nową. A dlaczego? Bo tamta była przestarzała i... No to mogłeś się dać do portu i ją znowu odnowić? Nie, bo to większość kogów była, a ja chciałem budować inny rodzaj. O kurde, stary, jaka akcja jest? Jak jestem obok tego, mam misję Hunt for Seven Cities. Mogę robić jako na armii, nie? Daje mi szansę na... No, Eldorado mnie szukał chyba. Aha. Z tego, co pamiętam. I oni zaczynają... I oni zaczynają chodzić po tych regionach, tam, gdzie żyją sobie Inkowie, i będę ich chyba rozkradał. Piękne. Tak, szukał Eldorado. Pięknie, no to ja zaczynam chodzić po Eldorado. To już mi się podoba ten styl życia. Szukaj. Gdzie jest hajs? Już mój żydowski bankierski zmysł się zaświecił. Jak się wyobraziłem sobie takiego Ignacego takim. Ja już wiesz, jak jestem uśmiechnięty? Żydowskiej. Wiesz, jak jestem uśmiechnięty? Jak teraz na kamerze ci co oglądają u mnie, bo ty nie masz kamery, bo jesteś gównem, to będą widzieli, jak jestem szczęśliwy. Już mówię, pieniądze. Pieniądze. Uśmiech, taka broda tego rabina. Pieniądze. Ta czapeczka, ta żydowska i takie świecące. Pieniądze, gdzie są moje pieniądze? I w oczach takie dwie gwiazdy Dawida ci się pokazują. I dolarki takie. No. Chodzą i szukają, gdzie pieniądze są, dawajcie je. Gdzie pieniądze są zaraz? W ogóle tutaj przybyliśmy do naszych etnicznych ziem, słyszeliśmy, że od dawna tutaj mieszkacie i nie płacicie czynszu, prawda? Więc dokładnie tak. Pieniądze. Już przechodzę cały ich kurde kontynent. Z kim ty jesteś sojusznikiem? Z Kolimą, dobrze. Będę produkował niewolników, to jest dobry towar produkcyjny, nie? Produkował niewolników. No to jest production. Ty zły człowieku, tak się nie mówi, nie. Przyszła flota, 100 zł dostałem i 0,17 inflacji. My sobie tak żartujemy o tych murzach, a nie wiem czy wiesz, ale jest pewien czarny youtuber, który pewnie natural. Jest zmieszaczony. Natural? Może, on się zawsze śmieje. On zawsze się śmieje z murzynów pierwszy. Tak samo jak Mergani. Jak on z nim samu nagrywał, mówi, że oni są Uga, Buga i murzyny. Oni z nim nagrywają. Ty jesteś małe piwo przy nim, naprawdę. O, dobrze. Czy ty wziąłeś... Jak grubym trzeba być, floto? Co? Nie, moja flota popłynęła... Aj, dobra, nawet nie będę mówił, wiesz? Bo się tylko denerwuję. Przyjacielu, dałbyś troszkę pieniądzków na nową flotę? Jasna sprawa. Jestem tutaj w trakcie tworzenia nowej floty. Floty miłości, radości, szczęścia. Sure takiej, która. Z ciężkich statków ją montujesz, czy z jaką robisz flotę? Znaczy, tak, daj pieniądze, co ci powiem. Spoko. Łap. O, dziękuję. Buduję karawelę. Pięknie. By zabezpieczyć handel sewilski. Dobrze. Będę miał 80 statków, które będą patrolować cały ten handel. No. Spoko. Wszystko ci tam zabiorę. Wszystko. Wiesz, że to tak nie działa? Działa. Okay. A wierzę, że działa. To wiesz. To tak, żebyś miał świadomość. Ty masz powera 483, ja mam powera 838. Czyli mam dzisiaj dwa razy więcej powera. Mój power wynika z lądu i mam więcej powera z lądu niż ty, mając 8 prowincji, a ty, nie wiem, pewnie 14. 34 statki buduję. To dobrze. Nic ja nie od floty, żebyś miał świadomość, z 800 punktów, które mam, flota daje mi 97 punktów. I tak zbuduję tę flotę, i tak będę... Nie ma problemu, niedźwiedziu. A, jednak tam był ten, Wasteland. Dobra. Był jednak Wasteland? Jednak był Wasteland, bo odkryło mi się właśnie. Mhm. Co oznacza, że trzeba tutaj dać Inkwizytora, może Inkwizytora, może Konkwistadora. I ruszamy dalej do Inków. A też ich znajdę, oni też mają coś mojego. Tak sądzisz? Będziesz chodził, szukał też Eldorado? Czemu mam wrażenie, że moi ludzie przyjdą tak, odkryliśmy nową cywilizację. Patrzcie, tam to się dymi. A co się stanie, jak odkryjesz Eldorado? Co się wówczas dzieje? Nigdy nie wiem, jak to działa. Też nie wiem, ale słyszałem tylko, że można odkryć. Nie wiem, na czym to polega. Wiem tylko, że mam obawy, że jak już ja ich odkryję, to zobaczę tam takie, wiesz, zgliszcza cywilizacji i taka flaga portugalska wbita w ziemię. Tak, byliśmy tutaj. O. Wszędzie trupy, czaszki. Mogę zatrudnić czaszki, kobiety. Do armii. Dostanę Moral of Armies i coś tam jeszcze. Daj ty do armii? Ty chory jesteś? Nie posrało je, we don't need them prestige. Za to, że nie zatrudniłem kobiet, dostaję prestiże. So, saved by princess.
Dlaczego nagle są te wszystkie eventy... Dlaczego jakaś Kolima, opinia Kolimy ma się o mnie poprawić? Gówno mnie obchodzi ta Kolima. Spierdalaj. A mnie bardzo obchodzi to, że chujla pada. Jezu, poczekaj, ja mam za dużo eventów. Co tam się u ciebie dzieje w ogóle? Mam jakieś eventy cały czas z jakimiś murzynami i z kobietami. Nagle mi wystrzeliło z 6-7 eventów. W ogóle nie wiem jakim cudem. A nie wiem jakim cudem w ogóle Wielka Brytania ma claimy na prowincję od ciebie. Ja pierdolę. Co się stało? Denerwuję się. Denerwuję się na pewne problemy, ale to są drobne problemy. Nie denerwuj się, kolego, chodź, przytulę cię, chodź. Dobra, Christmas Island jest, Last Christmas też jest, a Jezus Maria, jak grubym trzeba być, Ignacy? Jak grubym trzeba być, powiedz mi! Płyń z tymi żołnierzami tutaj. Przytuliłem cię. Dobrze. O, taki jestem. Widzisz? I za ile wy tu chcecie wybuchnąć? Zmniejszam. Milion. Płacę. Dobra. Im to wiem. Płacisz? Nie ma foreign support for rebels, to widział akurat. Chodzą i szukają tego zasranego Eldorado i nie mogą go znaleźć. I to jest problem. Oglądałeś Drogę do Eldorado? Nie. Taka bajka disneyowska? Znaczy disneyowska? Nie, czy disneyowska. Chyba disneyowska. Nie, nie oglądałem. No to jak nie oglądasz, to nie wiesz, jak ciężko takie Eldorado znaleźć. Oni tam w ogóle... Ty byś nie znalazł Eldorado, jakby wyszło kurwa z krzaku i cię kopnęło w dupę. Ale to ten żarty z Bash Ork chyba. Nie z Bash Ork, tylko z Wiedźmina, ty ignorancie tępy. Ignorancie, to jest... Tam było o strategii, to było o strategii, że ty byś nie rozpoznałbyś strategii, gdyby wyszła z krzaków i kopnęła cię w dupę. No to jest stary tekst, to Szapkowski nie jest tu żadnym tym. Ameryki nie odkrył. Holandia ma kolonię, słuchaj. W Kolumbii. No i bardzo dobrze, zasłużyła sobie. Wiele przeżyła, wiele widziała w swoim życiu. Widziała smutek, widziała żal. Jeżeli chcesz konkurować ze mną w kontekście handlu sewilskiego, tak tylko podrzucę, tylko że wziąłem właśnie Trade Ideas, żebyś miał świadomość. Tak, ja nie twierdzę, że mam jakiekolwiek szanse o wielki królu, władco wszechrzeczy, aczkolwiek... Może ty masz ekonomik, kurde, robisz pewnie jakieś w ogóle bająckie sumy hajsy, aż nie chcę nawet wchodzić, słuchaj, jeszcze w ten. A zaraz to zrobię, a wejdę w Ledgera i zobaczę, ile zarabiasz. Ja mało zarabiam. Królu złoty. Znaczy ja nie twierdzę, że wiesz, że ten, tylko mówię, tylko wspominam, że mój force limit wynosi 86 tysięcy. Ale ja się cieszę, że o tym wspominasz. Bardzo dobrze, że o tym wspominasz. Dobrze mieć świadomość swoich wad na przykład, to też uważam. Tak. A ty ile masz force limitu? 32, ale... właśnie go uzupełniam do pełna. Na pewno będzie to bardzo długa i wyczerpująca wojna dla moich najemników, ponieważ przecież nie będę do ciebie wysłał moich Hiszpanów, tam po co. Ja wyślę tam Portugalczyków, którzy zostali wynajęci po to, żeby cię ścisnąć. Portugalczyków, którzy będą walczyć ze swoim krajem? Tak, dokładnie tak. No, grubsza sprawa, wiesz, co? A jak robili ci Szwedzi? Oni nigdy nie walczyli swoją armią. Oczywiście, że walczyli. Zawsze walczyli też swoją armią, Szwedzi. Nie, no, Szwedzi mieli tylko tę doborową armię. Armia szwedzka? Nie tylko była... walczyli najemnikami. To nie pierdol kozapołów. No jak to nie? No, oni tak, walczyli tak. Praktycznie tylko przy użyciu najemników. Znaczy, jeżeli była wojna zagraniczna, tylko jeżeli bronili swojego kraju, to swoimi. Tego, a tak to wcale nie oficerów zawsze. Tam. Mieli oficerów Szwedów, a tak to mieli najemników. Wcale nie zawsze. No, praktycznie zawsze. Ja pierniczę. Dlaczego ja nic nie robię? Jestem bezużyteczny. U niej był taki system jakiś dziwny, emerytalny dla tych żołnierzy ustawiony, że tam bycie żołnierzem to ci dawało tak naprawdę dostatek do końca życia. Nawet nie wiedziałem. Co by tu zrobić jeszcze? Gdzie są moje kolonie? Tu są kolonie. Do kompanii handlowej. Do kompanii handlowej. Gdzie jest Cape of Good Hope? Przyrządek Dobrej Nadziei to jest tutaj obok mnie, tam gdzie mam w południowej Afryce. Afryce. Okej. Okay. Muszę sobie błysnąć. Chodzi o to, że tak tam dopłynął jeden z tych pierwszych żeglarzy portugalskich. Tam jakby nazwał ten przyrządek przyrządkiem dobrej nadziei. Czyli Vasco da Gama co zrobił? On otoczył Afrykę. Nie, Vasco da Gama dopłynął do Indii. No mówię, ale otoczył Afrykę. Wzdłuż Afryki popłynął. Tak, on od przyrządku dobrej nadziei popłynął tam właśnie na północ i dopłynął do Indii. No. Magellan opłynął świat, Kolumb tak. Odkrył Amerykę i był jeszcze jeden koleś, co coś zrobił chyba. No, Amerigo Vespucci, który odkrył Amerykę Północną. No, poza nim, no. No, jeszcze był Drake, który przepłynął cały świat i przeżył. I jeszcze splądrował przy tym, splądrował całe wybrzeże hiszpańskich kolonii tam u Inków. Jeszcze był z takich, był Baffin,
To jest ten, który zbadał północny, te oceany, te mroźne oceany. To jest tam Ziemia Bafina, dlatego się nazywa. Jest jeszcze ten, co przepłynął nad Rosją, tam po Morzu Arktycznym. Jest sporo, było Cook, który dotarł do tego, do Australii. Sporo, jakbyś się tak zastanowił. Co się stało? Czekaj, bo muszę support Robert włączyć. Wiesz co, w sumie jest dobry moment, że pauzujesz. Mamy 25 minut, wiesz? Tak? Tak. Ja chciałem właśnie rebelię wysyłać do tego, do Lorraine, bo widzę, że Burgundczycy tam wybuchli. Ile? O, ty masz dużo hajsu, to ty możesz to robić, wiesz o tym? No właśnie wiem. Oni są tani strasznie, bo chyba też nie za bardzo chcą wybuchać, ale nie wiem. No, podeślę mimo wszystko. To jeden dukat miesięcznie to jest nic. Może coś tam powstanie, może jakby Burgundia po statu ją zwasalizował pokojowo. Wiesz co? W Polsce można robić jeszcze taką jedną rzecz teraz. To się musi być chyba w Dynastic Action i masz Support R. Wysyłasz dyplomatę i on... To nie będziesz miał Unii, to tak nie działa. Nie, ale przez pierwsze dwa lata dostajesz całe ich punkty, które dawałby ten monarcha. Tak. Wiem, więc to jest bardzo dobra akcja jakby generalnie, nie? Polecam ten styl życia. Dobra, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, jeżeli się podobało klasycznie, bo Ignacy, wy byliście wy, a ze mną był Niedźwiedź. Na razie. Widzimy się jutro. Pa, pa.